Siemano, witajcie z tej strony, Mister Adam 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Sprawdzanie map się kłania przed wami i przed wami też mapa Bzura. Jedziemy wreszcie, bo już nie pamiętam, kiedy nagrywałem sprawdzanko. Już myślałem, że nikt z was wreszcie tych map żadnych nie zrobi, ale się udało. Jesteśmy na jednej z gospodarek na tej pięknej mapie, jak zawsze przy chałupie zaczynając. Mamy tu takiego pięknego bzuropasza, jako iż gdyż, ponieważ jest to mapa z Modhuba, to muszą być tu pewnie takie wariactwa, bo jak chyba dobrze pamiętam, tu nic nie może być, co ma jakieś tam prawa autorskie i inne tego typu wariactwa, nie wiem, tak mi się zdaje. Dlatego nie ma żadnych takich dość znanych nam firm, które gdzieś tam przeważnie obijają nam się na innych mapach. No ale mniejsza z tym, no może tak specjalnie to tylko, ale przeważnie zawsze tutaj na tych binkach jest co innego narysowane, ale mniejsze z tym, jedziemy dalej. Ogólnie ładnie wyłożone kostką gospodarstwo, wyjście na pełnej, tutaj brama, kurczę, tam nie wiem, cmentarz, ale tam pójdziemy chyba zaraz. Ogólnie mamy krówki, czyli jesteśmy na gospodarstwie z krowami. Bardzo ładna ogólnie obora, podoba mi się, naprawdę spoko. Dość dużo tego. Tutaj woda się leje strumieniami. Czemu? Czemu woda się leje strumieniami? Ogólnie pod mapą idzie rzeka, tak? Czy tam wodospad Niagara. Ale no ten dźwięk wody to tak trochę średnio tu pasuje. Nawet, nie wiem, przy tej pompie to i tak... No dobrze, że... A nie, bo tu jest. Rzeczka płynie ogólnie. No ale to taka normalna, więc tak średnio. Ale ta woda, no wie, no... Niekiedy może trochę uprzykrzać zabawę, no ale dobra, mniejsza z tym. Mamy płytę obornikową, mamy gnojowicę, która tam leciutko wystaje, jakby co, tylko leciutko. Na start bizony, wiaty i inne maszyny. Do tego tutaj garaż, w garażu podstawowe ciągniki. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą cudowną gospodarkę. Duża nie jest, na pewno... No, myślę, że sam raz na te dwa ciągniki. I tutaj mini garażyk na, nie wiem, z Simpsona chyba. Tak by to miało wyglądać. No i dobrze, mamy pierwszą gospodarkę główną chyba, czy tam pierwszą lepszą, którą po prostu jestem ogarniętą. Mapa jest całkiem sporawa, bo mam, jak sam widać, gdzieś liczę 152 już w oczach i myślę, że jest jednak więcej, 166. Może jeszcze coś mnie zaskoczy? Halo, halo? Nie, chyba 166 tych pól, ale landów. O, informacja o polu, proszę bardzo, mamy nawet, ale fajnie. Po ile hektarów przeważnie tutaj? 2 hektary, jedynka jest jako takie prawie 3 hektary, 3,5, ale to cały land, a ja mówię o polu. Te informacje akurat są spoko, ale tak do 3 hektarów przeważnie to pole, te pola mają gdzieś, tak, ale te malutkie to naprawdę w sam raz tutaj pasują. Jesteśmy na górze, więc pójdziemy sobie gdzieś tędy, wyjdźmy sobie stąd. O, trochę nierówna droga, bo aż przewraca samochody. Czy to jest cmentarzysko, co tu jest? A ja chciałbym tu wejść, halo? Halo? Kurwa, Edek, wejdę. I ja pierdzielę, nie wejdę tam. No nie wejdę. Chciałbym wejść. Ogólnie to kościół jest jakiś bardziej. Myślałem, że cmentarz. Bo tak to wygląda. Ale nie, to jest kościół i nie da się tutaj wejść niestety. Mogło być chociaż te drugie już też otwarte. Zawsze to ładnie wygląda, ale parking zrobiony piknie, picobello. No naprzeciwko nie chciałbym kościoła mieszkać. Nie wiem jak bardzo, ale nie chciałbym po prostu. Jeszcze jakby biły mi dzwony codziennie rano, to bym się po prostu zapłakał. A wiem, w mojej okolicy też jest tak ciężko, jak ja patrzę na te samochody, jak jadam, to krew mnie nagła zalewa. Jakim cudem, to nie daj Boże. Wiem, że to jest droga nierówna, no ale no tak jadące samochody to jest przebrzydlistwo, ale tutaj tama no po prostu niewiarygodna. Przecież wreszcie prosta droga, to się one nie muszą też denerwować, ale dalej już się nie pojedziemy. Czy oni tam zakręcają? A jednak jadą dalej, gdzieś dalej i zakręcają. Szkoda, że chociaż tam nie ucięli właśnie równo z tym, bo fajnie by było właśnie takie gdzieś tu drifty sobie robić naokoło tego mostku. Szkoda. No dobra, idźmy sobie dalej. Czy ja sobie pójdę... Pójdę sobie lewą stronę Bzury.
Domyślam się, że mapa się tak nazywa, Łotty Rzeki. Więc pójdziemy sobie tu. Droga, proszę bardzo. Jeżeli mnie, moja zajebista pamięć nie myli, wojewódzka 178, bo prawdopodobnie na żółto oznaczone są drogi wojewódzkie. Tu zalana trochę droga, trochę aż. Dziwnie to wygląda, ale już nie wnikajmy. No parę takich błędów, mankamentów i innych tego typu pierdół ma ta mapa na razie. Jest to do sprawdzenia. Jesteśmy chyba na pierwszych skupach. Jesteśmy na skupie o nazwie Sklep Północny i Sklep Bel u Pumy. Tak by to miało wyglądać. Całkiem spoko. I gdzieś tutaj skupik kolejny. Przepraszam serdecznie. A, sklep. Zwykły, malutki sklep. Ogólnie właśnie, jak to wyglądają skupy? Jest ich dużo? Nie. Przędzalnia sklep północny, skup zachodni, skup Bel, skup u Fabisiaka, tartak oraz złotówek. A na złotówku co mamy? Na złotówku mamy jajka, mleko. I tylko jajka i mleko. Taki interes tutaj, proszę Państwa, mamy. Wracamy do minimapy, bo tu mamy kolejne rzeczy. A pójdziemy sobie tak to drogą. Nie tędy, tu jest jakaś droga, polna. Tak szukam, patrzę po minimapie, że coś nie idę równą z drogą. Rozglądają się też po latach. Wykończenie, jeżeli chodzi o wykończenie mapy, jest dziwne, bo jest bardzo pusto. Tam jakby były same pola gdzieś w oddali, a jednak jakby tam coś jeszcze rosło, to zawsze by to tak nie dawało takiej pustki w oddali. Tu mamy handlarza i przędzalnię. Tak, jak dobrze rozumiem. Na pewno to jest przędzalnia chyba, a to jest handlarz, tak to wygląda. Przędzalnia, handlarz, okej. Samochody jeżdżą, to już dobrze wiemy. Chałupka chałupką. Tu jest kolejne gospodarstwo. Tak, tu czy tu? Tu. No tam trochę średnio by to wyglądało. Otwiera mi się brama nawet. Witam serdecznie. Kojec dla psa. Bzuroparz nasz piękny. O, w kosza możemy pograć. Jest piłka, dobrze. Chalupa ładna. Otworzymy sobie, co nam tutaj czeka. Może wejdziemy na górę sobie. A, proszę bardzo, na dach możemy sobie wskoczyć. Podoba mi się to już. Akurat spoko, ta gospa jest taka bardzo ciasna, ale własna, jak to mawiają. Dobrze, ogólnie. Podoba mi się. Co my tu mamy? Z tej strony jest jakaś miejsce na łobornik. A tu są świnie, jak dobrze widzę, bo taka trochę. O, klikłem, od razu podchodzę i już wiem, gdzie można. Nawet kupić takie świnki, proszę bardzo. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Nie, ogólnie podoba mi się tutaj cała ta tak zwana obora. To nasze wariactwo tutaj. Fajnie, 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 fajny budynek. Płyta do obornika wiata, stara jak świat, dobrze nam wszystkim znana. Dobra, idziemy dalej. Mamy dodatkowe uprawy, jak dobrze mnie tam wzrok nie mylił. Tak, nie. To jest łowiec tak zrobiony. A co my mamy? Czy nie mamy nic? Ej, nie mamy nic? Zwykłe, podstawowe? Tak. A co tutaj było pod koniec? A, to nic ciekawego. A ja był pewny, że jednak coś dodatkowego tu ma, ale jednak nie ma. Szkoda. Co? My tu mamy jakieś opuszczone PGR? Czy co to? Boże, jaki budynek duży. Nie no, stare gospodarstwo statyczne z binami większymi niż małe gospodarstwo, ale spoko, idziemy dalej. Tutaj nic nie mamy. Może trochę zejdę niżej, bo tak z góry to tam ciula widać. Inne gospodarstwa, idziemy sobie dalej. Co my tutaj mamy? Na Łosice i Białystok, o, proszę bardzo, Krajowa 19. Niedalego Białego Stoku. Taki bajer tutaj full. Dobra, tam chyba nic nie ma, więc idziemy tutaj. Po prawej stronie mamy garażyko do naprawiania warsztatu. Taki interes. Warsztatu, a tutaj mamy jakiś CPN. Nawet spoko zrobiony ten CPN. Nie powiem, że nie. Sklep CPN. Może to były kiedyś czasy CPN i te sprawy. Nie, to co teraz? Orleny i inne tego typu wariactwa. Dobra, tam na górę nie mam po co iść, bo tam po prostu już nic nie ma, czyli tylko są pola. Czyli mogę cofnąć się wręcz i pójść sobie
Tędy, 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 tędy. Mostkiem. I jesteśmy po drugiej stronie rzeczki. Zresztą tak mogłem się skupić na tej rzeczce, bo ona dość duża tutaj jest. Ale spoko. Bo jakiś piorunochron. Jezus, ma jaki duży maszt. Jakby to je... było to. To by było, to by OSP jechało, bo to chyba OSP. Straż pożarna. Ale gdzie to nie wiadomo, chyba imprezka była. Boża tutaj. O, poczekajcie. No niestety. Tylko Związek Ochotniczych Straży Pożarnych i nic więcej. Tu mamy jakiś sklep. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Ten złotówek. Dobra, złotówek, spoko. Tutaj kolejny kościół. Matko Bosko. Po raz pierwszy widzę mapę, że są dwa kościoły. I sklepik na maszynki piękne tutaj nam zrobili. Więc idziemy dalej tą piękną główną drogą, gdzie wiatr wieje niemiłosiernie. Tak szumi, że aż w głowie mi się kręci. Tutaj coś w ogóle nie wiadomo, jakieś topole i inne tego typu wierzby płaczące są porobione. Co tu mamy? Mamy tu gospodarstwo skitrane i jeszcze się poli z niego, ale to nie tu, przepraszam bardzo. To tutaj. Tak, bo się otwiera. Pytajcie, po co się otwiera, to znaczy, że jest dobre. Chałupa jak chałupa. Bzuropasz. Już ta nazwa będzie niesamowita. A myślałem, że się nie otworzy, tylko będą same dźwięki. Fajny taki magazyn. Tu jest bardzo duży garaż. Tutaj nic nie ma przejazdowego. No garaż jest. A nie, myślałem, że po całej długości. Z tyłu nie ma nic. I tutaj też. Połączone, można tak powiedzieć, dwa garaże. Bardzo długi. Ogromny wręcz budynek. I kurki chyba, tak? Tylko mamy tutaj. Ale fajna, taka dzika gospodarka, można powiedzieć, bo. No, też ogólnie pierwszy raz chyba widzę taki garaż duży. Nic więcej. Magazyn. Podwórko, no i zabawy związane. Coś jest? Nic, nie wiadomo, co to jest. Chociaż to akurat, jeżeli chodzi tutaj cały wybieg dla kurek, to nawet nie jest taki zły, no. Nawet dobrze pomyślane. Kokurnika brak. Zawsze to fajnie by wyglądało. Okidoki. Teraz tak, pojedziemy górą. Do góry, do góry, do góry, do góry. O, ale tutaj podjazdóweczka. Nie wiem, co my tutaj mamy, ale mamy na pewno skupy. Skup. Oj, zboża, bo to takie piksele, że normalnie co jest, normalnie ziarno widać. Wapno też chyba tutaj jest. Stacja wapnowania i skup zachodni. Taki interes tutaj jest. Wapno, skup. O Jezus, te piksele to są odwalone w kosmos tutaj. Grubo, żeby było widać, tak? Albo grubo, albo wcale. Żeby było widać, że wyjdziemy tutaj. To jest kukurydza, jak dla mnie, tak powiększona, więc tak mi się też zdaje. Wapno, wapno, chociaż wapno jest normalne, bo sypkie. I biogazownia, która jest spoko zrobiona, więc nie narzekam. Jest też ten wysyp cudowny nas do skupu, więc też nie jest źle. Patrzymy, co nam tu jeszcze kryje. Tu byliśmy na samym początku, tutaj też, więc idziemy sobie na dół i ten dół obejdziemy sobie wtedy i będziemy mieli mapę ogarniętą. No tak, mapa, nie powiem, no nie jest fatalna, ale ma parę takich niedociągnięć dzikich, które przykuły moje oczy, a jeżeli moje oczy przykuły, to i wasze też, no bo z jednej strony wy to będziecie kiedyś pobierać, jakby wam się to spodobało i grać na takich mapach, dlatego też chętnie sprawdzam. Najbardziej mi się podobają komentarze, no może nie akurat najbardziej, ale po prostu lubię, gdy piszecie w komentarzach, dopóki nie sprawdzę jakiejś mapy, to nie, inaczej, że dopiero ktoś zagra na tej mapie, jeżeli ja ją sprawdzę, wcześniej nawet jej nie dotyka, to naprawdę szokuje mnie. Na przykład ja bym też nie dotknął tej trzydziestki, chociaż nie wiem w ogóle, co się stało z tą trzydziestką, czy ona w żelatynie jakiejś została tutaj zaćpana. Czy woda po prostu ją zalała i z tej strony jest czarno, z tej strony jest przezroczysto i nie, po prostu nie dodam nawet do tego nic. I teraz tak, mamy gospodarkę, mamy bzuropasz, który już mnie rozśmiesza po prostu, gdy to widzę, słyszę i czuję. Wszędzie jest to samo. Spoko, duży magazyn, tutaj garaże przejazdowe. Ładnie widać. W ogóle te budynki takie jakoś. Bym pierwszy raz je widział, bo są takie ogromne, takie naprawdę dużo miejsca. Nie powiem, bo spoko są te budynki.
Kunie, proszę bardzo. Bo pierwszy raz kunie widzę, żeby były w takim oto budynku. Czy to jest jakiś popegeerowski ten? Stara hala jakaś. Boże, zobacz, tak to wszystko jest uogarnięte. Przecież to jest tak duże. Ile tu miejsca jest? Tu wyjazd jakiś chyba, tak? Czy wyjście chyba jakieś bardziej, bo tutaj nie wiem, czy jakiś ciągnik przejdzie. W szoku teraz jestem. Już nie będę wszystkich bram otwierał, no bo garaże są ogromne. Ale no jeżeli chodzi o tutaj całą zabudowę, no to jest szok i niedowierzanie. Jakie duże gospo i tu można pomieścić, myślę, że pół maszyn z tej wsi, a nie z jednego gospodarstwa. Naprawdę w szoku. Ale fajne, nie powiem, że nie. Tu jest też jakieś gospo. I tutaj też coś chyba mamy, tak? A tu mamy owce, bo że wszystkie zwierzęta są na tej mapie. Z jednej strony dobrze, no kto lubi wszystko, to może sobie pobawić się. Całkiem spoko gospodara widzę zrobiona, tak z umysłem. Tu porozrzucane, tu jakieś tam garaże podjazdowe, tutaj łobora tam, coś w tym stylu, tak jak nie wiem jak to nazwać nawet. Dla mnie to łobora, bo tak duże to wygląda, to jak dla krów bardziej. Ale dobrze, płyta na łobornik. Segment fuch, tu jakieś silosy, nie silosy. A drewna trochę zabrakło i tego, i cegieł. No cegieł. No już bym przeżył to, jeżeli ktoś by chciał sobie taki, no nie wiem, jakąś przerwę tu zrobić, żeby nie wiem, żeby sobie krzywdy nie zrobić, żeby żmijkę wstawić czy coś, no ale już te podpory do końca też mogłyby być. No ale to wita, nie można mieć wszystkiego. Tak jak i w życiu, tak jak i nawet w farmingu, proste. Cyk, myk, fuch. Proszę bardzo. Już wyłożone. Zaraz będzie sypane zboże tutaj. No spoko, gospo, spoko. Nie powiem, że nie. Naprawdę ładnie. Ładnie wymyślone. Tak polsko, że się tak wyrażę. No i co? Zostaje nam tylko workshop i sklepu Fabisiaka. Skupu Fabisiaka, przepraszam bardzo. I będziemy mieli z głowy. Więc polecimy sobie w tą otchłań. Co nam tutaj zostało. A, no garażek, znaczy warsztacik jak ta lala. Wjeżdżasz, naprawiasz i odjeżdżasz. Tu powstanie centrum handlowe. Trochę małe to centrum. Z 30. Dużą ilością cegieł i dwoma, trzema betoniorkami. Ale tu będzie interes kwitnął. Fajnie, fajnie. No. Chociaż jeżeli chodzi o takie duperelki, to wiem, ładnie to wygląda. Mi się podoba, gdy jest coś takiego zrobione. No i nareszcie to, co lubię najbardziej. Kracław i Bzura. Droga wojewódzka 719. Muszę to sprawdzić, jak to wygląda w życiu realnym, bo bardzo mnie to ciekawi. A jesteśmy na skupie, który jest naprawdę ładny, duży i przyjemny. Fajnie zrobiony, fajnie do objeżdżania. Można wyjeżdżać tędy, można wracać i wyjechać tak samo wagą. Więc naprawdę całkiem spoko. Szkoda tylko, że waga jest niedziałająca. Nawet znak jest, że trzeba skręcić w prawo. Taki interes. Naprawdę fajnie to wygląda, więc no jest parę niedociągnięć, ale naprawdę mapa ma potencjał moim zdaniem. No ją trzeba jeszcze ulepszyć. Dużo drzew, bardzo dużo drzew. Ta cudowna rzeczka. Dużo jakichś tutaj łączek, nie łączek. Kolejnych mostów. No mostów to jest tutaj też łot groma. I ciut, ciut. No bo wiadomo, każdy by chciał poprzejeżdżać z 1000 razy przez tą rzekę, a każdym razem ile to się da. No i największy most złodzony świata, na który wejście nie da. Właśnie teraz tak biegam i patrzę, ile tych mostów jest, bo naprawdę jest ich sporo, a tutaj nie ma ani jednego, bo gdzieś ta rzeczka ucieka nam na boczek. Naprawdę spoko, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę duża mapa i trochę nam to zajęło, żeby obejrzeć ją całą. Jeżeli wam się podobało, łapeczka w górę. Pamiętajcie, jutro pewnie kolejny odcinek. Z czego jeszcze nie wiem. Zależy, jak nam graficznie wyjdzie. A że mamy weekend, to myślę, że może Ranch Simulator wleci dla was. To naprawdę wciągająca gierka. Dzięki serdeczne, papa. Pa.